Dzień dobry Państwu. Wspólnie z senatorem Rulewskim i senatorem Ziętarskim poprosiliśmy Państwa na konferencję prasową, że po to, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje wokół kolejnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która w środę wyszła z Sejmu i w środę trafiła do Senatu. Mamy poczucie takie, że tak jak Sejm przed wiekami stał się Sejmem niemym, tak Senat w tej chwili zaczyna być Senatem zbędnym. Senat traktowany jest jako kosz na śmieci legislacyjne, bo inaczej nie sposób nazwać tego, co trafiło pod nasze obrady w środę do komisji, czyli ustawy o trybie pracy i organizacji Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej mieliśmy do czynienia z próbami paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili mamy do czynienia z próbą zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość. Rządząca partia, która otrzymała mandat w wyborach do obsadzenia funkcji rządowych, do tego, aby rządzić w kraju, nie otrzymała mandatu do tego, żeby w sposób niezgodny z konstytucją, z dokumentem, na który wszyscy się powołujemy i z dokumentem, który jest dokumentem żywym, a nie tylko papierowym, a zatem rządząca partia nie otrzymała mandatu do tego, aby przejmować Trybunał Konstytucyjny w sposób niezgodny z tą konstytucją. Uważamy, że ustawa, która wczoraj trafiła pod obrady plenarne Senatu, jest ustawą niezgodną z konstytucją. W wielu miejscach mamy wątpliwości co do jej konstytucyjności. Zastrzeżenia złożyli także przedstawiciele tak poważnych instytucji, jak na przykład Sąd Najwyższy, a ponad 30 poprawek złożyło Biuro Legislacyjne Senatu, uznając także, że są bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności tej ustawy. Co więcej, obrady w Senacie zaczynają przybierać coraz bardziej formę farsy. Tak było wczoraj w godzinach wieczornych, kiedy okazało się, że w obradach nie uczestniczy ani przedstawiciel wnioskodawców, osławiony sędzia prokurator Piotrowicz, a zatem, że nie ma reprezentanta Sejmu, ale też, że nie ma reprezentanta rządu. A wszyscy mamy w pamięci grudzień ubiegłego roku i słynne wigilijne posiedzenie Senatu z obecnością ministra Ziobry, który przez kilka godzin odnosił się do naszych pytań i wątpliwości. Mogliśmy się z nim zgadzać, zazwyczaj się nie zgadzaliśmy, ale jednak był na sali przedstawiciel rządu, któremu mogliśmy zadawać pytania. Wczoraj Senat miał charakter opustoszałej sali. Zdecydowaliśmy się na złożenie wniosku o natychmiastowe zaproszenie przedstawiciela rządu. Ten wniosek nie został przyjęty. Oczekujemy, że w dzisiejszej, dalszej części obrad na sali pojawi się przedstawiciel rządu, aby odnieść się do tych zasadniczych wątpliwości konstytucyjnych. Jeśli o nich mowa, to trzeba powiedzieć o tym, że to prawo, które w tej chwili Senat rozpatruje, a które wcześniej rozpatrywał Senat, jest skrojone pod konkretnego człowieka. Tak postępuje się tylko w Bantustanie, a nie w demokracji, która przez 26 lat wyrobiła sobie już tradycję demokracji stabilny. Tak próbuje się podważyć mechanizmy demokratyczne. Nie wolno stanowić prawa pod konkretne osoby. Nie wolno też stanowić prawa wbrew temu dokumentowi, czyli wbrew Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Senator Ziętarski opowie o naszych szczegółowych zastrzeżeniach do tej ustawy, a senator Rulewski później opowie o szerszym kontekście, w którym ta ustawa winna być w naszym przekonaniu rozpatrywana. Proszę Państwa, jako wieloletni prawnik i konstytucjonalista jestem taki, że po prostu uznaję autorytety. Autorytety profesorskie, autorytety wybitnych przedstawicieli nauki i wybitnych instytucji prawniczych, takich jak Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa,
korporacje prawnicze szczebla centralnego, bo one są właśnie wyłaniane spośród elity prawniczej. I mam przy sobie trzy opinie. Właśnie opinie Sądu Najwyższego, opinie Krajowej Rady Sądownictwa i opinie Krajowej Rady Radców Prawnych. I te opinie są, proszę Państwa, kompatybilne. Mówi się i miażdżące. Mówi się przede wszystkim o, jeśli chodzi o sposób tworzenia tego cyklu, mówi się o łamaniu podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. Zasad wymienionych nie tylko w konkretnych artykułach, ale w preambule, czyli we wstępie, który oczywiście jest obowiązujący. Czyli zasada sprawności postępowania, zasada rzetelności i funkcjonowania instytucji państwowych, zasada dialogu społecznego. Te instytucje prawne zostały złamane w sposób ewidentny. Poza tym została złamana zasada artykułu 2 Konstytucji, demokratycznego państwa prawa, artykułu 10, równowagi władz, artykułu 173, odrębności władzy sądowniczej, artykułu 194 ustęp 2, czyli organów, które powołuje prezydent, czyli prezesa i wiceprezesa. Tworzy się jakieś organy zupełnie pozakonstytucyjne, które mają zastępować prezesa i które są wyłaniane w sposób sprzeczny, jak wynika z tych opinii, również z artykułem 32 Konstytucji, czyli równością. Tu mamy do czynienia z nierównością obywateli, czyli konkretnych kandydatów do obejmowania określonych funkcji. Po prostu dyskryminacja, tak to jest napisane. I jeszcze coś zupełnie nowego, bezprecedensowego, co znalazło się w tych opiniach. Tworzenie prawa, które w zasadzie w pewnym momencie przestaje mieć charakter normy abstrakcyjnej. Na tym polega istota normy prawnej. To jest ABC prawa. Mówi się w tej opinii, że właśnie ta norma abstrakcyjna ogólna nie może być taka, żeby wstawić tylko imię i nazwisko, czyli pod konkretną osobę pisana. To jest, proszę Państwa, rzecz zupełnie nie mieszcząca się w głowie w demokratycznym państwie prawnym, jakim przecież na mocy Konstytucji jesteśmy. Dlatego stawiamy zdecydowany odpór tym działaniom, niekonstytucyjnym działaniom, bo przecież chodzi o to, żeby Trybunał Konstytucyjny i w ogóle tworzenie prawa miało charakter cywilizowany, bo znajdujemy się w państwie europejskim. Senator Rulewski. Proszę Państwa, mija rok od sprawowania rządów przez pana prezydenta Dudę z nadania PiS, ale z mandatem wyborców, od sprawowania rządu przez wprost działaczy PiS, a sytuacja w Polsce pogarsza się. Wskaźnik konfliktowości wzrasta. I bynajmniej nie tylko wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Choć jak już jesteśmy w temacie, jak mówi Lech Wałęsa, Trybunału Konstytucyjnego, sytuacja się o tyle pogarsza, że jeśli, jak pan przewodniczący Klich powiedział, w zeszłym roku, w Wigilii, w nocy, pan minister Ziobro, nieproszony, ale mile przez nas przyjęty, zerwał się z łóżka i przez dwie chyba godziny opowiadał nam o cudach nowego, odtworzonego Trybunału Konstytucyjnego. Tak teraz, a brałem wczoraj udział, my obradujemy w czasie ujemnym. Przypominam, tam było w nocy, nocy jest jeszcze normalnym, może czasem pracy, ale teraz w czasie ujemnym. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeszcze prawie, to jest może przesada, Sejm nie uchwalił ustawy, a już pracujemy w Senacie nad czymś, czego jeszcze nie ma. Rzeczywiście wczoraj w trybie łaski dwaj panowie przewodniczący udzielili nam godziny czasu, jak sztubakom, aby móc przeczytać tą ustawę, zapoznać się z opiniami, które też wyszły w czasie ujemnym.
ale można by iść tym tokiem myślenia obecnej ekipy rządowej, przechodzenia pustym śmiechem nad niewiedzą ludzi i wygrywania tego, co mnie jako członka Solidarności bardzo mocno oburza, jest nie do przyjęcia moralnie przeze mnie, gdyby nie to, że przy pomocy tych działań zamierza się zupełnie zmienić nie tylko Trybunał, zamierza się zmienić Polskę. Ustrój demokratycznego państwa. To nieprawda, że będzie likwidowany Trybunał. Tak jak nie jest prawdą, że pan prokurator Piotrowicz nie przestaje być prokuratorem, notabene oskarżając znowu Rzeplińskiego, a nawet grożąc mu chyba wejściem tych oddziałów, tych wojsk terytorialnych na teren Trybunału, co wcale takie nie jest do zanegowania. Prawda jest taka, że po tym, jak zamierza się zmienić na posłuszny Trybunał, a on już dał swój wyraz, posłuszny oczywiście jednej osobie, już nawet nie partii, ale jednej osobie, dał temu wyraz, że na przykład chyba 3 dni czy 4 dni temu nagle na 3 sędziów, zdawałoby się różnych, tak zwanych 3 sędziów, nie, prawdziwych sędziów, prawdziwych, przepraszam bardzo, że obrażam, a nie było to moim zamiarem, padła zaraza jakaś. Jedne godziny wszyscy 3 nagle zapadli na jakąś tam chorobę. Pytanie jest o to, czy ten Trybunał nie będą spotykać podobne przypadki. Myślę, że nie. Będzie bardzo pracował. Nad czym będzie pracował? Według moich przewidywań, i to nie są takie odosobnione i oryginalne nawet, pierwsza to będzie rzecz, to jest druga rzecz. Pierwsza, wymieniliśmy władzę w kraju. Wyczyściliśmy wszystkie struktury władzy w Polsce. No nie my. My mówimy o scenariuszu Kaczyńskiego. Czyli jak mówi partia PZPR, jak ja to przeżywałem, że najważniejsze kadry, tak mówił Lenin, najważniejsze kadry, opanowaliśmy kadry, nieważne nawet skąd pochodzą i co wyznają, ważne, że nasi. No nie my. Tak. Druga to będzie faza, żeby społeczeństwo nie miało wątpliwości, to będzie walka z wolnym słowem. Drugą instytucją demokracji po tym, czym jest pluralizm polityczny i pluralizm egzekwowany w trakcie wyborów. Wolne słowo po to, żeby ten lud mierny czy niewierny, czy jakikolwiek nie dowiedział się, że istnieją jakieś alternatywy życia. No, stało się już to przy pomocy tak zwanej telewizji Kurskiego, która przestała już być biegunkowa, tylko wprost raz wali po łbie każdego, prawda, ostatnio Kniora, córkę Rzeplińskiego, prawda, odpowiedzialność biurowa. To będzie ten drugi etap, czyli zamknięcie ust tu w parlamencie. Państwo to też przeżywacie, słyszałem, że to ma być jakaś reforma kolejna w zakresie dostępu do parlamentarzystów. No, trzeci etap to oczywiście będzie przygotowywanie się przy pomocy Trybunału lub przy jego milczeniu do wyborów. Najpierw samorządowych, a później politycznych. Pewno będą temu służyć różne działania, nie tylko o charakterze takim propagandowym, jak sprawa Kniora o aferzystach, ale będzie temu służyć ograniczanie działalności partii politycznych, ich możliwości funkcjonowania. No i później mamy powrót do 81 roku, a wierne oddziały obrony terytorialnej, dobrze wyposażone, dobrze opłacone, gwardia partyjna zrobi swoje.